przyjaciół, postanowiłem skorzystać z waszych inspiracji, ponieważ kilka osób poradziło mi, żebym koniecznie wjechał w Dubrowniku na wzgórze znajdujące się nad nim, górujące nad całym miastem, z którego rozpościera się podobno fantastyczny widok, najpiękniejszy widok w Dubrowniku. No, oczywiście wbiłem to sobie w swój plan i postanowiłem wjechać. Tam na górze jest również Muzeum Wojny Jugosłowiańskiej poświęcone historii obrony Chorwatów przed Serbami, jak i gruje nad miastem Biały Krzyż, który jest poświęcony również obrońcom Dubrownika. Twierdza pochodzi jeszcze z czasów napoleońskich i przez Napoleona była używana ze względu właśnie na jej strategiczne położenie. Ponieważ Serbowie zaatakowali Dubrownik, jak wszyscy wiemy, ze strony Adriatyku, czyli z morza, i tutaj za pomocą swojej marynarki przez długi czas ostrzeliwali Dubrownik, niszcząc go prawie dokumentnie. Chorwaci właśnie z tego wzgórza mieli możliwość się bronić i przynajmniej jakoś odgryzać Serbom. Stąd jest to tak bardzo malownicze miejsce. Hop, hop, hop.